dobry. Witamy serdecznie. W szczególny sposób szczególnie witamy pana Łukę Sernaki, pana Grzegorza Arsenowicza. Wielkie brawa. Dzisiaj zaowocuje i ten stres ujdzie i tak jak zawsze wszystko wam wyjdzie fantastycznie, więc cóż, bardzo się cieszę, że w takim ważnym dniu jesteśmy tutaj razem i mamy możliwość świętowania. Zresztą patrząc na to, co się dzieje gdzieś tam u naszych sąsiadów, to mamy taki przywilej, że możemy bezpiecznie dzisiaj obchodzić ten dzień i to myślę jest bardzo ważne, więc zanim może jeszcze rozpoczniemy, może pan wójt jeszcze zechciałby słowo. Bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie państwa na tym wyjątkowym spotkaniu, w wyjątkowym miejscu, bo bez ojczyzny tutaj byśmy się nie spotykali, ale dzięki temu, że nasi i państwa dziadkowie, rodzice, pradziadkowie walczyli o tą wolną Polskę, dzisiaj możemy świętować. Trzeba to jasno nazwać, że to jest wspólne nasze święto i dzięki tym osobom, które nas wychowały, dzisiaj możemy w wolnej Polsce świętować. Ja cieszę się niezmiernie, że zawsze środowiskowy dom samopomocy w Nowych Liwnikach, ta wyjątkowa i wspaniała placówka z wspaniałą kadrą i jeszcze z kochanymi Jusińskimi zawsze coś przygotowuje pod kątem tym razem Niepodległej. Ja zawsze, jak tu przyjeżdżam, to czuję się jak w domu i ojczyzna też czuje się tutaj w domu, bo my niesiemy tą misję, wy nam w tym pomagacie najszczęściej, pracownicy plus te dzisiejsze samą tremę, jak w tym występie, czy będą miał się zachować, czy dobrze będę bił brawo, czy nie, więc na pewno będziemy się też, pamiętając o tym, którzy zginęli za ojczyznę po prostu, będziemy dzisiaj świętować, dlatego cieszę się niezmiernie, że tu jestem. Dziękuję panu kierownikowi za zaproszenie i te serce dzisiaj tutaj pamiętamy. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Chyba tutaj odbędzie się jakaś uroczystość, skoro jest tak ładnie. Nie. Czy czekacie na Mikołaja? Nie. A może na Balkan na Wołowę? Nie. Już wiem. Dzisiaj są urodziny naszego kraju, Polski. Powiedzą wam o tym wasze koleżanki i koledzy? Zapraszamy. Witamy gości. Dzisiaj święto Polski. Niepodległości. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, choć wieczności Polska składa. I my, uczestnicy, o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj się tu spotykamy. Ponad 100 lat cierpienia, zwątpienia, upokorzenia. Ponad 100 lat, gdy polskie słowa zastępowała rosyjska i niemiecka mowa. Ponad 100 lat zaborców woli, praw i nakazów polskiej niewoli. Ponad 100 lat marzeń o wolności i sprawiedliwości, niepodległości. Ponad 100 lat powstańczych zrywów. I przyszła wolność, ta wytęskniona, wymarzona i wywalczona. Byli mu anioł ogięta,
pukają, 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 wołają, pukają. Otwieraj, nie bój się, to fantacy, otwieraj, nie bój się, to fantacy. Przyszliśmy na boli, nasze konie. Przyszliśmy na boli, nasze konie. Za nami piechoty, całe konie, za nami piechoty, całe konie. Barkawę odwiedzi, tyśmy radzi, barkawę odwiedzi, tyśmy radzi. Panienka otwiera, co stworzyła, panienka otwiera, co stworzyła. Ułanów do środka zaprosiła, ułanów do środka zaprosiła. Ułanów do środka zaprosiła, ułanów do środka zaprosiła. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, przed wieloma laty, Polska miała kłopot z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię i mówią, nie ma Polski, nie ma. Źli ludzie zabrali nam Polskę, ale Polacy bardzo kochali swój kraj. Nie było go na mapie, ale mieli go w swoich sercach. Postanowili walczyć. Walczyli bardzo długo. Aż w końcu 11 listopada 1918 roku odzyskali Polskę. Dlatego właśnie dzisiaj wspólnie świętujemy. My też kochamy Polskę. Posłuchajmy więc, co powiedzą nam wierszu. Czy wiesz, co to jest za znak? Czerwonym polu stoi. Tak, wiem, odpowiedział Janek Mały. To jest znak polski, orzeł biały. Thank you.
teraz zapraszam uczestników, aby powiedzieli nam o innych bardzo ważnych znakach dla Polaków poprzez wiersz Katechizm polskiego dziecka. To ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? W Indyszmenie. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym ta zdobyta? Zdrą i bliźną. Ciebie ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W polskie wie. Brawo! Polacy, tak jak inne wielkie narody, mają swoje bardzo ważne znaki. Czy wiecie, jakie to znaki? Wasi koledzy na pewno je znają. I przedstawię w wierszu Pan Ojczyzny. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Wiemy już, że Polska ma dziś swoje urodziny. Poznaliśmy ważne znaki dla Polaków. A czy potraficie odpowiedzieć na pytanie, co to jest Polska? Posłuchajmy. Wiersz pod tytułem Polska. Co to jest Polska? To niebieski niezapominajki w stawie, to woda stojąca na łąkach. Kiedy nagle las zaszumi, mową sosny, gdy zrozumiesz, to jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem, to jest Polska. Co to jest Polska? Polska to wieś i las i zboże w polu. Polska to miasto, strumień i rzeka. I kąt fabryczny to dymi z daleka. I szosa, którą pędzi do miasta autobus. I samolot, co leci wysoko nad tobą. A nawet obłoki, co nad nami pną. Polska to także twój rodzinny dom. Thank you.
jeszcze jednym bardzo ważnym znakiem jest hymn państwowy. Posłuchajmy i śpiewamy to wspólnie. Do hymnu! Thank you.
Okocka. Słowa ojczyste. A w tej naszej ojczyźnie jak piosenkę nam gwizdzę. Szumią kłosy, brzoże, sosny. Jest najmniejszym nim dźwiękiem Polska właśnie piękna. Słowa, które z tej ziemi wyrosły na dzień dobry, co rano na wieczorny dobranoc. Są przy tobie, dopóki nie uśmieszy. Niech śpiewaj płyną nad rodzinną krainą. Niech nie mieszka spokój i uśmiech. Zaangażowały się w przygotowanie tego właśnie.
działo w ostatnich tygodniach, a działo się w ostatnich tygodniach, a działo się naprawdę, naprawdę wiele. I słuchajcie, naprawdę widać, że jak wkładacie serducho, wkładacie dużo pracy i są po prostu efekty. Więc aż tak pomyślę, co tu będzie się działo w przyszłości.